No, to zaczynę. Dzień dobry, cześć, czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, dzisiaj ze mną kolejny odcinek Plaga. Kolejny odcinek Plaga, jestem, cześć! To tak na szybko powiedziałem, widzisz. Tak. Chciałem dzisiaj szybko, ale dzisiaj szybko mi nie idzie jakoś specjalnie. Kolano siema, okej. No, dobra, to co, zaczynamy. W takim razie dzisiaj testowanie, tak? Dobrze pamiętam? Tak, patrz co ja mam. Pokaż, no pokaż co tam masz. Zobaczymy. Patrz! Co to jest? Co to ma być? To jest dobre pytanie, pan. To jest dobre. Do czego to pytanie. Służy? To jest bardzo dobre pytanie. Do czego to służy? To jest pojazd od widzów. I on coś robi fajnego. Chwila, bo nie umiem wsiąść na niego najpierw. Bla, bla, bla. Ja patrzę, gdzie tu się wsiaduje. Od spodu coś? Może gdzieś? Nie? To jest taka łapałka. No, wskakuje się po kole na górę. A, tu jest, dobra. Ła, to jest łapałka, zioło. Patrz. Tak? Pa, 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 jak cię chycę, pa. Orzesz, kurde. A żeś wjechał, o to. No i to se chyca tak sobie. O, kurde. Pa, jeszcze to, jeszcze to rzucę. O nie. Dobra, siadaj z powrotem. Do tyłu. Czekaj. Sieny, pa, zostawiłeś to samowolkę. Nie, bo kliknąłem przez przypadek nie ten guzik. Złap to na podnogi. Chciałem dwójkę kliknąć, a wcisnąłem E. Na podnogi. Awaria. Poczekaj chwilę. Chwilę poczekaj, zaraz będę miał. Już prawie jest. Go, już zaraz. Paweł, hamuj go. No. Jest. Pięknie. No. Ja bym raczej bym sprawdził na jakichś obiektach lekkich, a nie na pojazdach. O, widzę, że ci się udało opanować maszynę. Problemu. To jest maszyna, wiesz, z duszą. To jest no. Maszyna zrobiona przez widza, więc to jest maszyna z duszą, tak prawdziwa. Rozumiem. Rozumiem, nie ulega wątpliwości. Mogę tu uderzyć? To. Pa, co? To jest do podnoszenia, pa. Co ty chcesz podnosić? Pa, mam go. Nie mam. Tak? Ale dalej będę miał. To czekaj, ja ci dźwignę. No tam sobie jeździ, widzisz? Nie dźwigaj nic, ja tu ogarnę, pa. To jest maszyna, która to zrobi. Pa, jest. Nie, jak ma jest? Nie ma. No. To ty robisz. Czekaj, bo ty musisz to lepiej dźwignąć. Poczekaj chwilę, poczekaj, patrz, o. Ja to już dźwigam, pa. O, puf. No tak ładnie, widziałeś to? No, elegancko. No to właśnie tak to zrobiłem. To ja byłem. To weź tu podjedź po prostu. To ty robisz. Podjedź pod to, chłopie. Upuść, że to chłopie. Puść, podjedź, o. Upuść to. Czekaj, bo ci urwałem coś, o. Złapałem. O, widzisz? Mam. Nie mam. Jezu, jaka niezdara normalnie. Ale ty przeszkadzasz po prostu. Tutaj masz dźwignię i to patrz, chłopie, zostaw typie. Zostaw to. Spokoju. Patrz, i teraz chodź. Patrz, no to czekaj, to nie tak miał działać, chwilę. O, teraz złapy, pa. No. Batera, pa. Podjeżdżam z tej strony. Podjeżdżasz. Pa. No. Podjazd, tyk, jest moje. Prawie już. Już, no właśnie tak patrzę, coś z niej tak jest. Podjazd, myk i pa, do góry. O, już prawie moje, nie? Prawie. A, ty masz, ty. Co ty zepsułeś? Paweł, zepsułeś maszynę! Nic, wszystko pod kontrolą jest. Proszę jak się. Jak jest pod kontrolą? No zobacz, moja maszyna perfekcyjnie działa. Widzisz, jak orze porze? Orze? Orze pole. Orze porze. Dawaj kolejną maszynę. Nie, bo widzę, nie wiedzą, ale u mnie jest 12 czy już pewnie 10 stopni w pokoju. Więc po prostu mnie tak mierzi, mózg zamarza, więc przepraszam bardzo, ale mogę... Widzimy rzeczy. Paweł ma zimno. Paweł ma zimno. No mam zimno, jest strasznie zimno. Mózg mi zamarza, nie jestem w stanie myśleć, a grać to już tym bardziej, nie wiem jeszcze. Guziczek. A, tu się dało wsiąść normalnie, to ciekawe. To coś nowego. On leci do góry? Chwila. Już kliknąłem wszystko i te silniki górne to tak... A, one niby już działają, tak? Jedynką próbuj, klikaj jedynkę. Masa. Jak się otwiera klapa z przodu, to ci automatycznie podnosi dziób. Ej, poważnie. Ja myślę, że ty jaja robisz. Nie, serio. To jest głupie. Co? I czwórką... Nie, czwórka nie za bardzo. O, piątką w dół też, o. Co się dzieje? Ja nie wiem, co jest grane. Galece, igul, kurna. Pa, tango down. Czekaj, ja to spróbuję podnieść z powrotem. Może teraz... nie buduj! To jest podnośnik. Jezu, silnik. Co ty urywasz? Nic nie urywaj. To.
O czym ty mówisz, Paweł? Czekaj, bo tu ciężko to działa. Pompuj! Leci, pa. Sam poleci. Widzisz, jak ładnie leci? Pa. Czekaj, popatrz go. Patrz go, Paweł. To trzeba może skrzydłami machać. Ty robisz. Patrz tutaj. O, to działa, to jest perfekcyjne. Dopasowanie. Dopasowanie. Czekaj, bo nie mogę normalnie do góry teraz. Moja odleciała, parzek leci ładnie. No moja nie może polecieć do góry, bo jakiś grubas stoi. Nieprawda, to nie moja wina, nie umiesz pilotować. Jest słabym scrap pilotem, Paweł. Jak nie słabym? Słabym scrap pilotem. Gdzie teraz? No co ty zrobiłeś? O Jezus! O, widzisz, leci! Jo, ale zepsułeś teraz. Trzeba, bo to trzeba urwać, bo to jest po prostu nierównomierne, tak zwane. To trzeba tutaj upierdzielić. O. No, miało tak ładnie. Moje to już leci, daleko już jest. O. Widzisz? Czy to poleci teraz? Oczywiście, że tak. No, rzeczywiście. To niech leci. Jesteś widzisz? Wolny! Mówiłem? To trzeba stuningować, to jest zwany szybki tuning, odchudzania. Szybki tuning. Co ten Paweł mówi w ogóle? Widzisz? Widzisz? Że, pa na to. Animacja plaga. No nie przeszkadzaj, no. Pa. Co to jest? To jest animacja, nic nie psuj na razie. Jaka animacja? Co ty gadasz do mnie w ogóle? No popatrz i tyle, no. Pyk, 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 pa. O, tu leci pocisk, widzisz? Ło, i go trafi zaraz, widzisz? Zauważyłeś, o co chodzi? No tak. Pa, leci pocisk i zaraz go trafi, pa. O, to było piękne, widziałeś? Tak. Ale animacja. Paweł was opluł właśnie. Nie, bardzo no, ładnie. Czekaj chwilę, zostaw to jeszcze! No. Czekaj, daj go z powrotem. To jest jeszcze dobry plan, chwila mamy. Gdzie tu jest ten guzik? To nie to, nie to. Leci. O. Co ty robisz? Aha. Gdzie ty podłączyłeś? No, ten silnik. Nie, nie tutaj, tutaj. O, widzisz teraz. O co chodzi? I teraz czekaj, tu będzie taki motyw, o. Atakuj! O kurde. Nie to, nie tu podłączysz. Czemu on tu się nie wywrócił? Zepsułeś? A, to wszystkie trzeba było zrobić, no rozumiem. Dobra. Zepsułeś, pa. To nie, czekaj, to niech on zaatakuje. Co to jest za guzik? Pa, bo on ginie tutaj, on tu umiera, nie? Czemu w twarz nie przywaliłeś? No jak to on sam cię zaatakował, on był agresywny, dlatego musiał. Dobra, usuń go. Zbyt agresywne postacie bierzesz tutaj. Bardzo. Masz maszynki? Dobra. Oczywiście, że tak. Go maszynki, Paweł. Proszę bardzo. Kolejna maszynka. Nie wiem, co to jest właśnie jakiś. O. No ciekawe. Wygląda dziwnie. Taki robaczek jakby. Schody się otwierają. O. O, można wejść. O, to jest zamknięty tam w środku. I tam. Tu zamknę. Tu wsiadam. O, kibel. Jedynka. Siedzę na kiblu, możemy jechać. To jest to, dwójka. To z tyłu ci się rozwarło. No to ja tak wsiadłem tędy, wiesz? Czwórka, piątka. Otworzyło, Paweł. Nie rozwarło. Nie wiem, strona. Dobra, to jedziemy. No demon prędkości to chyba nie jest, wiesz? To dobrze, nie? No nie wiem. Chyba coś tam usuwasz. Nie, jestem tu, popatrz. Z tobą jestem, Paweł. Bo poduszka lata, wiesz? I tak się zastanawiam, coś zgrane. A. Nie ma się nic do przejmowania, Paweł. Mówisz? Jedź, ja tu stuninguję ci prędkościowo. O. Nie jedzie. Nie jedzie. Chce jechać już. Nie ma kto gazu klikać, wiesz? Nie, no ja go wdusiłem. Tak? No, cały czas jedziemy. O, no nie jak miota. Nikt nie prowadzi, wiesz o tym? Zauważyłeś, że delikatnie miota? Po czym poznajesz takie rzeczy? A, po miotaniu. O, wyrzuciło mnie. No zdarza to się. Over. Spoko, dogonię cię, Paweł, nie przejmuj się. Kurde, czekaj. Mam tu ja już taką maszynę. Co? Zdarza się coś tam plaga, nie? Ale to jest bardzo dobra maszyna. To jest bardzo... O, ściana świata. Już nie musisz mnie dogonić, wiesz o tym? No muszę, nadal cię muszę dogonić. Chwila, ty jesteś na ścianie świata, ja nie. Tak, jestem na ścianie świata, widzisz? O, cyk. Czy to jeszcze jeździ? O, to chyba nie ma wstecznego, ma wsteczny, dobrze. Jadę po ciebie, typie. Czym jedziesz? Co to jest za sprzęcior? Nie wiem. Już?
Co to jest? Nie, to atakuje! Zabić to! Pa, jaki mam tutaj. Co to jest w ogóle? To jest jakiś pająk, czy co to jest? Jak, to nie wiesz, co to jest? Właśnie nie wiem, co to może być. Też nie, ale nie mów nikomu. Dobra. Chyba się wtopiłem w ciebie. No nie sterzej, bo ja chcę polecieć. A jestem w środku, dobra już. Pa. Co chcesz? Polecieć. Chwila, moment, bo tu muszę zrobić sobie wyjście. Niestety drzwi po tej stronie nikt nie zrobił, nie przemyślał tego. No. Może. Ja ci może postawię z powrotem, wiesz, tak będzie bezpieczniej. Cześć. O, tak dalej kawałek. O, siadasz, tu? Paweł, możemy jechać. Czy tu jest więcej siedzonek? Nie ma siedzonek, to jest tylko jedno siedzonko. Oczywiście, że nie. Czy ale ja możesz... w ogóle siedzenie nie, muszę... na górze jest. Tak? Na górze tam, na górze, no. Gdzie tam jest siedzenie? To jest głowa tego kibla i on tam... A, głowa kibla, tak, oczywiście. Możesz tam iść. Sekunda, nie ruszaj się, bo nie mogę normalnie chodzić. Łe. Czekaj! Łe. No zrzuci mnie, co za łeb normalnie. Nie zrzuciłem cię, kłamco. Sam co wypadłeś. Za kłamce. Czekaj chwilę, to jest siedzenie tam czy nie? Tak, tam jest kibel na górze. O, jestem. O. A co masz za guzik? Do drzwi. W sumie tyle. Jedziemy, wiesz, o nie, na naszej drodze stoi pod... O. Te nowe technologie. Człowiek się cały czas gubi. No... To nie. No niestety. Wiesz, to no nie tak chciałem. Średnio chcę. Niestety zepsuła się maszyna bardzo. Ale spoko. Nie, siądź do swojej kabiny, ja mam pomysł. Tak? Paweł, siadaj, nie ma problemu. Zaraz to zrealizujesz projekt. Jestem w kabinie. Nie ma problemu. Kabina jest, okej. Okay. Dobrze, proszę już. Proszę siedzieć, niczym się nie przejmować. Mm-hmm. Za chwilę nastąpi badanie tego głowy. Czy coś tam. Tak to nazywają. Trzeba, tu trzeba wywietrzyć, bo śmierdzi. A, no to strasznie, to akurat wiesz. Normalne. Tam kibelki. Nie tylko badania głowy się odbywają. Tak? O kurczę. Tak, ale też te konkursy. Różne. Dobra, okej. Okay. Różnorakie konkursy. Kabina mi się przewróciła, przy pana. Proszę się nie martwić, to jest element badania. Dobrze. To jest takie badanie, dobre. Tak, to jest takie badanie głowy. Mhm. Wszyscy przez to przechodzili. Totali normali, że tak powiem. O, dobra. Po angielskiemu. To ty tam na łóżku będziesz, czy co? To? Nie, ja tutaj jestem tym badającym lekarzem, doktorem Krzysiek. Krzysztof. No. Pyk. Także teges. Nie denerwujemy się. No. Wszystko będzie pod kontrolą i bez zarzutu. I tam. Czemu zrobiłeś latającą kabinę kibelkową? To nieprawda, to jest po prostu tak. Dobra, a wiesz, że teraz to wszystko, co w środku tam jest, to wszystko wyleciało? No, ale ty też tam jesteś w środku. Czy teoretycznie powinno wylecieć? Idziemy! Może coś nie wyleciało. Tak? Masz jakieś maszyny? Oczywiście. Bo z tej maszyny dużo się nie dało wyciągnąć. No, tutaj wiele nie wyciągniesz tutaj. Ale mam takie o. Aha. Takie o, widzisz? Dobra, chodź, wsiadamy, jedziemy. O! Co to jest? Wóz strażacki? Otworzę ci drzwi. Sam jesteś wóz strażacki. Dzięki. O, go! Widzisz? Ale zapier dzielo. Bo się rozpędza, daj chwilę, nie? Ale moc! To jest stare auto, nie wiem czy widzisz, no, więc bardzo to... bardzo ładne auto. Więc to jest kwestia taka, że ono tak jeździ po prostu, ale bardzo ładnie zrobione zawieszenie. Spoko auteczko, naprawdę. Spoko ma, spoko auteczko. Zawieszonko ładnie zrobione, bardzo ładnie. Zawieszonko? Bo on nie pędzi. Demon prędkości może to nie jest, ale pędzi. Ja patrzę, jak głową ruszają. No balansują po prostu na prawo i lewo. Tak by muzyki słuchali. Co mówisz jeszcze raz? Dodałbym troszeczkę tutaj tak, dodaj. Prędkości. O, dobrze, drzwi pootwierałeś. Bo dobra. Dzięki temu możemy wyjść. Czekaj, zobaczmy. Tu idealnie pasują takie rzeczy. O. I tutaj. Trochę zawieszenie siadło, ale to tym się nie przejmujmy. Jak to mówią, zawieszenie siadło i co z tego? Mówią. Mówią? Gdzie ty, masz podłącznik jakiś jeden? Tak. Mam w którym miejscu? Fotel kierowcy. Fotel kierowcy mówisz? Mówię na to fotel kierowcy. Dobry guzik, dobra. Spoko luzik. Mogę ci powiedzieć, że trochę tego pobudowałeś. Ale ty mi nie odłączaj, tylko podłączaj. Ja to podłączam wszystko. O nie, no co za człowiek. Last one, gotowe.
Na pewno tu jeszcze jest. Gotowe. Tak? A ten? A gotowe. Tu już też. Też? Też? Dobra, okej. Okay. A nie po. Czekaj. Nie można. O ty. Bo one są za słabe. Jak? No normalnie, nie może być taki słaby silnik, co ty gadasz? Że to nawet nie ruszy. Bo ja wiem, czy to nie ruszy, to już ruszało z miejsca. No tak, ale to teraz ma na tym silnika. Dawaj ziom, jedziemy. A, tego nie mogę zamknąć, bo tu ktoś dał silniki. Po co to zamykać? To jest, au, Batmobile! Batmobile! Batmobile. Bardzo sympatyczny Batmobile. No, z rurą wydechową. O, widzisz, jak trochę tak miota nim, ale... Po ścianie pruje. Kubany. Troszkę nim miota tak, ale to się... To normalne. Nie, no i dobrze. I kółka mu się składają w sumie, ale to chyba też normalne. To też jest normalne. To jest jak najbardziej normalne. Tak, każdy Batmobile tak robił. Jak ci tam leci się? Fajnie? Ty też wysiadłeś. Cześć. Możesz, ty. Zauważyłem to. Myślałem, że nie zauważysz. Dobra. Pokaż, co tam masz, zanim to wróci. Co to jest? A to się nazywa Kreator Aleksik Samolot Plaga Paweł. Czyli klikam to. To. O, tu może tak parę osób siedzieć. Oj, da się tym sterować? Nigdy nawet. Nie, no nawet. Nawet leci fajnie, muszę ci powiedzieć. No, ja tu już doleciałem bardzo daleko. Oj, można się zatrzymać w miejscu. Spoko. Można dać turbo. Elo Paweł. Uwaga. Eloszka. Tyż. Tybziu. Chwilę, o, ściana świata. Cześć, to jest ściana świata? No tu za chwilę, bo widzę, że tam jedna maszyna jakby jest wywalona o ścianę. Dobra, widzę. Czuję. Skręcam. O nie. Gary move out. Co? Gary... No cześć. Wyskoczyłeś? No. Piąteczka! Ja tu walczę o życie. Bo jestem na tym, na pojeździe. O! Jak ja to zrobiłem? To jest chyba niepotrzebne. O! Tu też ci urwę. Aha! Tutaj ci to pourywam. O, czekaj, tutaj też takie. Beznadziejne. No to w ogóle tutaj. A to pourywamy. Dokładnie. Tu. O, tutaj. O! Ja mam pomysł. Uratuję cię, Paweł. Myślałem, że to był fotel kierowcy, a to nie był fotel kierowcy. Nie przejmuj się, uratuję cię. Czekaj, urwę sobie skrzydło. Plecy, o, od razu lepiej. Oczywiście. Cześć. Cię urwę. O, dzień dobry. Cześć. Możesz podjechać tu, podskoczyć. Uratuj mnie. Czuję się uratowany. Jestem. Chciałem się poczuć uratowany, aczkolwiek oko, lender, jasne. Yo. Możesz przeskoczyć, Paweł, na spokojnie. Pa, jump. Tak? Czekaj, ja ci tutaj, jump. Ja tu muszę ten, zabezpieczyć pojazd. No to niestabilny lot. Niestabilny? No, przyklej sobie jakiś fotel tam. Chwila. Dawaj. Pyk. Jestem. Brawo. Dziękuję, uratowałeś mi życie. Lift off. Gdyby nie ty, to bym zginął pewnikiem. No, na pewno. Śmiercią uderzony. Teraz to jestem jeszcze w większym niebezpieczeństwie, ale nie szkodzi. Tak, byś ty usiadł, że chłopie, w sumie nie wiem, czy ty wysiądziesz, ale. Ale. To. Nie ja nie wysiądę. Ja nie wysiądę, proszę cię, zawsze wysiądę. Ale to, czy będę u góry, czy na dole, to już tam. Jest inna na kwestia. Ja tu mam akurat drzwi, które się otwierają. Wszystko jest pod kontrolą. Oczywiście, dobrze. Na pewno nie ma problemu. Nie ma problemu. No patrz, pa. Już. Trzeba by dobudować tą drugą połowę tego statku tam na dole, a nie jakieś takie, nie wiem, co to fizimizi. A, ja wiem. To już jest dach, czy jeszcze nie? Chyba już jest dach. To już jest chyba krawędź, właściwie róg. O, tylko trzęsie bardzo, wiesz? Może no właśnie widzę, że skaczesz. Dajesz, dasz radę? Oczywiście, nie przejmuj się, pa. Trochę ci nie idzie, na razie. Zaraz. Dzięki! Nie ma problemu. Udało się! Wszystko pod uratował mnie! Gdyby nie on, to ja bym spadł z takiej wysokości, a tak to spadnę z jeszcze większej. To nawet nie poczuję. No. Co nie? Że na luzie. Nie połamiesz za niczego. Przynajmniej. Tak, bo się rozpuszczę po prostu na tym, na betonie. Jo, wyprzedziłeś mnie. Pyk. O, widzisz? Pod ziemię spadł. Bardzo ładny tutaj, ta konstrukcja wylądowała.
Wsiadasz? Lecimy na koniec odcinka, czy nie? Możemy lecieć, nie ma problemu. Dobra, to wsiadaj. O. Na koniec odcinka jeszcze dalej! Yeah. Trzymajcie się, pa, pa!